7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, analityk think tanku Strategy and Future, autor książki Samotność strategiczna Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza ta samotność strategiczna Polski, bo przecież nie rezygnacja jest z dotychczasowych sojuszy. Wręcz przeciwnie, ona oznacza konieczność samodzielnej oceny sytuacji, bo mamy nową sytuację. Wojna na wschodzie, to jeszcze wojna o tej skali, a tym bardziej poprzedzające wojnę ultimatum Putina, którego jakby istotą nie było tylko zmiana statusu geostrategicznego Ukrainy, ale generalnie całej Europy Środkowej. Czyli te wszystkie zmiany nakazują samodzielną, w tym sensie w pewnej samotności strategicznej, dokonanie oceny położenia, w którym znajduje się Polska, naszych interesów, zagrożeń, sojuszników, możliwości i celów. Bo to jest fundamentem każdej rozsądnej polityki, a dopiero potem powinniśmy i komunikować naszym sojusznikom nasze postrzeganie rzeczywistości, no i tak starać się wpłynąć na ich politykę, ażeby ten układ sojuszniczy, w którym funkcjonujemy i który do tej pory sprawdzał się, jakby służył do osiągania tych celów, o których powinniśmy myśleć. Czyli z jednej strony oczywiście sojusz, ale z drugiej strony musimy brać pod uwagę, że interesy nasze i naszych sojuszników mogą się różnić. No to jest naturalne. Nie ma sojuszu, w którym wszystkie interesy są tożsame. Tak samo jest to w Sojuszu Północnoatlantyckim, jeśli o nim zaczniemy mówić. Zresztą ta doktryna potwierdzona na ostatnim szczycie w Madrycie, mówiąca o takiej polityce 360 stopni, czyli odpowiadaniu na wszystkie możliwe zagrożenia, ona w taki lapidarny sposób ilustruje właśnie tę prawidłowość, że państwa znajdujące się w różnych miejscach w Europie i na świecie mają inne interesy strategiczne, inne zagrożenia, innego rodzaju postrzeganie rzeczywistości. Jest oczywiste, że Hiszpania i Francja, czy Włosi są bardziej skierowani w stronę basenu Morza Śródziemnego, a inne zagrożenia mamy my tutaj na wschodzie, Bałtowie, czy docelowo również państwa skandynawskie, które wchodzą do NATO, takie jak Finlandia czy Szwecja. To jest oczywistość, ale to wymaga też pewnej pogłębionej refleksji strategicznej właśnie ze względu na fakt, że sytuacja bardzo szybko się zmienia, ona ewoluuje i trzeba reagować szybko i zdecydowanie. Zwrócił pan uwagę w książce na bardzo ciekawą kwestię związaną z wojną i agresją Rosji na Ukrainę, czyli na zmiany na rynkach surowców energetycznych i zapowiadaną politykę klimatyczną, między innymi Unii Europejskiej. Czy to mogło mieć wpływ na decyzję Rosji o ataku na Ukrainę właśnie teraz? Rosji, która wobec tych zmian przecież traci na znaczeniu. Wydaje mi się, że to był jeden z istotnych czynników, nie jedyny, bo takie decyzje nigdy nie są podejmowane pod wpływem jednego czynnika, ale ten był jednym z istotnych, z kilku powodów. Po pierwsze, właściwie wszyscy eksperci uważali, że w związku z wdrażaniem zasad polityki ochrony klimatu, i to w skali globalnej, konsumpcja paliw kopalnych będzie malała. To oznacza, że w takiej perspektywie kilkunastu lat dochody budżetu rosyjskiego, który w zasadniczej swojej części zasilany jest właśnie dochodami z eksportu węglowodorów, czyli ropy naftowej w pierwszym rzędzie i gazu ziemnego, będą ulegały zmniejszeniu. Tempo tego zmniejszenia zależy już od decyzji politycznych, czyli na przykład od tak zwanego śladu węglowego i jak się go będzie mierzyło. I w Rosji tego rodzaju dyskusja, ale też i próba wywarcia pewnej presji na Unię Europejską trwała już od kilku lat. Oni uważali, że metodą, powiedziałbym, presji, demonstracji siły, pokazania własnej potęgi uzyskają korzystniejsze warunki w tym okresie przejściowym. Ten okres przejściowy trwać może nawet kilkanaście lat, a w związku z tym to z perspektywy Rosji było ważne. A poza tym, to o czym też warto pamiętać, Rosjanie uważali, myślę, że nadal w sporej części uważają, iż przyszłością jest tak zwana
przyszłością, jeśli chodzi o paliwo, jest paliwo w postaci wodoru. I ten wodór generalnie w pewnym uproszczeniu może być produkowany w takiej generacji rozproszonej, czyli lokalnie w wielu instalacjach o niewielkich rozmiarach na potrzeby lokalne, lub może być produkowany w generacji wielkiej takiej, a potem transportowany za pośrednictwem rurociągów do Europy. Rosjanie uważali, że ta opcja wielkiej generacji jest perspektywicznie dla nich szansą, to znaczy Rosja, spalając swój gaz, po tym jak on zostanie uznany za ekologiczne paliwo, będzie produkowała równie ekologiczny wodór i istniejącymi rurociągami, oczywiście przystosowanymi do nowych warunków czy do nowych wymogów technicznych, będzie to paliwo eksportowała do Europy, co umocni, a z pewnością nie naruszy tej zależności energetycznej, to w dłuższej perspektywie, Europy od Rosji. To były pewne plany, ale żeby te plany zrealizować, no, trzeba uzyskać narzędzia wpływu politycznego, pewnej dominacji politycznej nad jakby całą Europą. I to grudniowe ultimatum Putina, skryte pod hasłem tak zwanych traktatów pokojowych, których sygnatariuszami miały być wszystkie państwa NATO i Stany Zjednoczone, no właśnie było z politycznego punktu widzenia próbą takiego zdominowania, w sensie politycznym oczywiście, Europy, po to, żeby potem uzyskiwać korzystne decyzje, jeśli chodzi o kierunki rozwoju sektora energetycznego, ale już traktowanego łącznie, czyli całej Europy i Federacji Rosyjskiej. Wydaje się, że to był jeden z istotnych motywów decyzji, ale oczywiście tych powodów było jeszcze więcej. No, między innymi też takie przekonanie silnie akcentowane na Kremlu i w rosyjskich elitach, że Zachód jest podzielony, skłócony, słaby, niezdolny do działania, a sama Ukraina z pewnością nie ma w sobie wystarczającej siły woli, żeby się obronić. Te założenia okazały się błędne. No ale suma tych interesów i też postrzegania zagrożeń w przyszłości rodziła takie przekonanie, że czas, jeżeli nie zacznie się działać już teraz, nie będzie pracował na korzyść Rosji. A zatem należy wykorzystać ten moment, kiedy Zachód po ewakuacji Afganistanu jest skłócony i osłabiony, po to, żeby narzucić swoje reguły. Taka jest moja opinia, jeśli chodzi o genezę wojny na Ukrainie. A jaki jest cel Amerykanów, jeśli chodzi o Rosję? Jaka Rosja ma być według Amerykanów po tej wojnie? No to jest pytanie otwarte, dlatego że trudno powiedzieć, aby Amerykanie mieli jakiś plan działania. Oni z pewnością, tam trwają zresztą cały czas dyskusje co do tego docelowego modelu. Natomiast jeśli mówi się o dylematach strategicznych czy dyskusjach strategicznych w amerykańskiej elicie, to głównym tutaj tematem czy przedmiotem debaty jest kwestia, w jaki sposób rywalizować jednocześnie z dwoma mocarstwami rewizjonistycznymi, czyli z Chinami i z Federacją Rosyjską. Rewizjonistycznymi w tym sensie, że dążącymi do zmiany relacji sił w świecie i zakwestionowania amerykańskiej hegemonii czy amerykańskiego przywództwa. I tam w pewnym momencie w środowisku byłych pracowników Departamentu Stanu, mam tam na myśli przede wszystkim Wesa Mitchella, to nie on jest jedynym, narodziła się taka koncepcja sekwencjonowania, która zresztą, jeśli się przeczyta ostatnią Narodową Strategię Bezpieczeństwa, opublikowaną już w tym roku, w ubiegłym roku, przepraszam, za kadencji Bidena, to tam jest to dość wyraźnie wyłożone, myślenie amerykańskich elit. Tam mianowicie są zapisy mówiące o tym, że Chiny są strategicznym i najpoważniejszym rywalem Stanów Zjednoczonych, ale zagrożenie, które Chiny sobą generują, jest oddalone w czasie. I wcale nie jest powiedziane, że konflikt o charakterze wojennym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami musi nastąpić. Oczywiście do tego konfliktu Ameryka musi się przygotowywać, no bo trzeba brać pod uwagę najgorsze scenariusze, a nie najlepsze, ale perspektywa
tego konfliktu jest z pewnością oddalona w czasie. Natomiast perspektywa starcia z Rosją jest perspektywą bliską, bo Rosja jest właśnie mocarstwem, które postanowiło rozegrać pewną grę o kontrolę nad Europą, a w tym sensie pokonanie Rosji, a przynajmniej znaczące jej osłabienie, leży w interesie Stanów Zjednoczonych z kilku powodów. No po pierwsze, Rosja jest państwem słabszym, może poza wyjątkiem potencjału nuklearnego, niż Chiny. W związku z tym zasoby, które trzeba będzie przeznaczyć na to, żeby Rosję pokonać, będą mniejsze. Po drugie, Stany Zjednoczone uważają, czy amerykańskie elity uważają, że jeżeli Rosja w sposób wyraźny zostanie osłabiona w wyniku wojny, no to będzie pewna informacja też dla przywództwa chińskiego, że to starcie wcale nie musi przebiegać po myśli Pekinu. No i po trzecie wreszcie pewną dynamikę wydarzeń narzucił sam Władimir Putin, który rozpoczął tę rozgrywkę i Stany Zjednoczone nie mogły nie wziąć udziału. Znaczy nie mogły nie wspierać Ukrainy, bo gdyby Stany Zjednoczone nie wspierały Ukrainy, no to by w sposób zasadniczy rzutowało na ich możliwości budowy sojuszu w Azji, takiego sojuszu, który mógłby powstrzymywać Chiny. Więc w tym sensie to sekwencjonowanie sprowadza się w gruncie rzeczy do pewnej dwufazowości rywalizacji mocarstw. Bieżącej z Rosją, po to, żeby Rosję osłabić, a być może również pokonać, bo takie dyskusje, zwłaszcza w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych, są coraz intensywniejsze, a potem dopiero, że tak powiem, przystąpić do rozgrywki z Chinami. To przynajmniej ja tak odczytuję amerykańską strategię. Powiedzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, co z Europą? Czy Europa jest tutaj jakimś graczem? Czy ma zdolność do prowadzenia na przykład działań w przypadku intensywnego konfliktu zbrojnego? Europa rozbroiła się w ciągu ostatnich 20 lat i to dość znacznie. Szczególnie Europa Zachodnia, w mniejszym może nieco stopniu Europa Środkowa, ale też, bo na przykład państwa Grupy Wyszehradzkiej znacząco zmniejszyły swoje budżety wojskowe, dlatego że Polska też przecież za czasów poprzedniej koalicji redukowała wydatki na bezpieczeństwo. To było związane z faktem i z takim zakorzenionym przekonaniem, że Europie nie grozi konflikt o dużej skali, że raczej to, co do czego warto się przygotowywać, to są jakieś ekspedycyjne wojny na peryferiach, misje stabilizacyjne, być może w Afryce, być może na Bliskim Wschodzie. Więc w tym sensie Europa jako całość jest rozbrojona. Problemem jest oczywiście to, że po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu i po wojnie w Donbasie, Europa Środkowo-Wschodnia, jakby i państwa bałtyckie, też i państwa skandynawskie, no te położone blisko Rosji, zdały sobie sprawę z faktu narastającego zagrożenia ze strony Rosji i zaczęły działać w tym zakresie, zwiększając swoje możliwości. Natomiast państwa na Zachodzie, szczególnie Niemcy, to są dobitnym tego przykładem, ale nie tylko Francja czy Wielka Brytania, nie mówiąc już o Włochach również, no niewiele, jeśli w ogóle można mówić o tym, żeby cokolwiek w zakresie bezpieczeństwa czy w zakresie zdolności wojskowych NATO zrobiono. Wzrosły budżety wojskowe, natomiast w stopniu dość nieadekwatnym do skali wyzwań. No takim przykładem jest na przykład to, co stało się w Niemczech w 2014, znaczy po szczycie w Walii natowskim przyjęto zasadę dojścia do wydawania 2% PKB na potrzeby obronności. Niemcy obecnie wydają 1,5%, czyli jakby są znacznie spóźnieni nawet wobec własnych deklaracji, a niemieccy eksperci mówią, że gdyby Bundeswehr chciała odbudować swój potencjał wojskowy, Niemcy powinni wydawać 3,6-3,7% PKB. To pokazuje ten rozdziew między realnymi działaniami, deklaracjami, a potrzebami. Problemem oczywiście jest to, że wojna na wschodzie powoduje, iż te,
ten czas, który wszyscy mamy na odbudowę naszej zdolności wojskowej, no, w sposób dramatyczny się skurczył, no bo mamy do czynienia z realną wojną, mamy do czynienia z agresywną Rosją, mamy do czynienia z Rosją, która nie rezygnuje ze swoich celów wojennych, a wręcz uważa, że toczy wojnę z całym Zachodem i temu Zachodowi powinna narzucić swoją wolę przy użyciu siły. Więc tu mamy ten bolesny paradoks, że zbroimy się nie w tym samym tempie, państwa Europy Środkowej i Północnej szybciej, państwa Europy Zachodniej bardzo powoli, no a to powoduje pewnego rodzaju, no, w największym skrócie mówiąc, pewien niedorozwój systemu bezpieczeństwa, szczególnie na wschodniej flance, i to oznacza, że powstaje próżnia strategiczna, znaczy powstaje pewna niebezpieczna asymetria, no, którą trzeba będzie jakoś wypełnić. A to jest, drodzy Państwo, bardzo niewielki wycinek tego, o czym przeczytają Państwo w książce Samotność strategiczna Polski. Autor tej książki, pan Marek Budzisz, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.